Zarabiam w biznesie. Zaprasza Adam Grzesik. Cześć, witam Cię w bardzo wyjątkowym odcinku podcastu Zarabiam w biznesie. Możesz go obejrzeć, możesz go przeczytać, możesz go odsłuchać, wchodząc na stronę zarabiamwbiznesie.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, o takiej podstawie, którą powinien znać absolutnie każdy przedsiębiorca, czyli o tym, w jaki sposób zacząć budować wyjątkowość, w jaki sposób pozytywnie odróżnić się od konkurencji i co zrobić, abyś ty, aby twoja firma stalibyście się pierwszą myślą w umyśle swojego klienta. Jeśli jest to coś, co ciebie interesuje, to obejrzyj tego, co dla ciebie przygotowałem, posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. W mojej metodzie biznesowej automatyzacji, stąd nazwa mojej firmy Biznes MBA, metody biznesowej automatyzacji, cały proces projektowania firmy dzielę sobie na takich 5 obszarów. Pierwszy obszar, którego zaczyna się generalnie projektowanie firmy, to w jaki sposób stworzyć, wymyślić, zapewnić sobie użyteczne produkty, których pragną klienci. Co zrobić, aby rzeczywiście mieć gorący produkt? Drugi element to umiejętność sprzedaży tych produktów, uwaga, z zyskiem, a więc tutaj mamy ten moment, w którym trzeba zacząć zarabiać na Twojej ofercie, całą logistykę, transport, dostarczanie ich swoim klientom. Trzeci element to jak poukładać sobie taki efektywny marketing, który nieustannie będzie przyprowadzał do Ciebie nowych klientów. Często mówię taką analogię, używam tutaj analogii, jak co zrobić, żeby podpiąć dosłownie wodociąg z klientami do Twojej firmy, z takim zaworem, dzięki któremu będziesz mógł powiększać przepływ tych klientów albo trochę ich ograniczać, jeśli nie będziesz się wyrabiać z ich obsługą. Czwarty element to wyszukiwanie, umiejętność zatrudniania i przewodzenia, czyli prowadzenie takich utalentowanych pracowników, którzy przejmą te wszystkie kompetencje, których będziesz w stanie wszystkiego z tych rzeczy nauczyć, i to powinno być spięte wszystko w taki model zarządczy oparty na połączeniu tego modelu biznesowego z modelem finansowym. Ponieważ uczę tych kilku elementów, to pierwszym z tych elementów są te użyteczne produkty, których klienci pragną. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że świat jest pełen fajnych produktów, których niestety właściciele ich, osoby, które je posiadają, które je wymyśliły, nie potrafią w żaden sposób tego sprzedać, rozdystrybuować, nie potrafią zareklamować dobrze swojej firmy. Ale tak naprawdę cała reklama, cały przekaz marketingowy, cała sprzedaż opiera się na tym, w jaki sposób ty jesteś w stanie pokazać swojemu klientowi, że jesteś jedyny na swoim rynku. W tym pierwszym module, w tych użytecznych produktach, których pragną klienci, opracowałem taki sobie swój autorski system tworzenia gorących produktów marka. To jest akronim słowa marka, więc M-A-R-K-A. Co oznaczają te słowa? M jak moja obietnica, a więc złożenie obietnicy klientowi, takiej, którą zapamięta, która będzie dla niego atrakcyjna i po spełnienie której to obietnicy będzie przychodził do ciebie, a nie do twojej konkurencji. Drugi element w słowie marka, druga literka to literka A jak adoracja klienta. Tutaj musisz zaprojektować całą obsługę klienta. Tak nazywamy to są w marketingu. Mamy tutaj tak zwane momenty prawdy. Zerowy moment prawdy, czyli ten punkt styku, ten pierwszy punkt spotkania z twoją marką. Pierwszy moment prawdy to jest moment, kiedy klient korzysta z twojej usługi, kiedy przychodzi do ciebie, kiedy się witacie, kiedy wyrabia sobie zdanie na twój temat, kiedy wyrabia sobie tak zwane pierwsze wrażenie. I drugi moment prawdy to już jest obsługa posprzedażowa. A więc tutaj to, co trzeba zrobić, kiedy chcesz zaprojektować dobrze swoją firmę, to również adoracja klienta. Trzeci element to literka R, jak rysopis marki. Tutaj mamy całą identyfikację wizualną, kolory, to w jaki sposób jesteś opakowany, w jaki sposób wygląda twoja firma i to, czy potrafisz się wyróżnić z tłumu. Czwarty element, literka K, jak kochana historia. Ludzie od zawsze opowiadali sobie historie, dzisiaj mają komu je po prostu opowiadać, więc ludzie opowiedzą historię, której nauczysz ich, którą włożysz im do głowy, którą zobaczą, przeżyją, której doświadczą u ciebie. Więc dobrym elementem, aby się wyróżnić i taką rzeczą, którą również należy zaplanować, kiedy tworzy się swoją markę, markę twojej firmy, to jest zaprojektowanie kochanej historii. I piąty element, czyli marka i ostatnia literka A, jak archetyp marki, czyli
odpowiedzenie sobie na pytanie, czy jest coś lub ktoś, do czego twoją markę można porównać. Gdyby twoja marka była człowiekiem, to kto by nią był? W tym podcaście nie mamy czasu i możliwości, aby omówić te wszystkie elementy. Ja je omawiam na takim kursie 5-dniowym Ekspert Marketingu. Bardzo cię zachęcam do tego, żebyś wszedł na moją stronę adamgrzesi.pl i abyś sobie sprawdził, co tam na ciebie będzie czekało. Tam w ogóle jest taki fajny system marketingowy, 6 elementów, z których jednym z elementów jest właśnie marka, które trzeba dobrze sobie zaplanować w swojej firmie. Natomiast dzisiaj w tym podcaście pokażę ci, w jaki sposób myśleć. Dam ci kilka pomysłów, inspiracji, jak pozytywnie się odróżnić od swojej konkurencji, więc porozmawiamy o tym, jak zaprojektować obietnicę twojej marki. W marketingu istnieje coś takiego, co nazywamy 5P marketingu. To znowu są aliteracja od skrót product, place, price, promotion i people, więc można się odróżniać takimi 5 elementami. Mówimy o tym, że możesz mieć produkt, który jest wyjątkowy, który jest jedyny na rynku. Zaraz do tego dojdziemy. Możesz mieć miejsce, czyli place, takie, gdzie nie masz absolutnie żadnej konkurencji w okolicy. Być może twoim wyróżnikiem, który będziesz mógł sobie zrobić, taką obietnicą, którą będziesz mógł złożyć klientowi, będzie cena albo najwyższa, albo najniższa, czyli może wyjątkowością twoją będzie wyjątkowość poprzez cenę. Czwarty element to zawłaszczenie kanału komunikacji, albo po prostu, krótko mówiąc, fajny sposób promocji. To jest moment, kiedy tylko ty, twój kanał promocyjny ma dostęp do widowni, do potencjalnych klientów. I people, czyli usługi podpisane twoim nazwiskiem, dotyk mistrza, albo nazwiskiem, które sobie pożyczyłeś. Kiedy ten świat się marketingu rozwijał, doszło jeszcze 2P, wtedy to jest takie poszerzenie jeszcze o dwa inne wyróżniki. Doszło tak zwane fizyczne doświadczenie, physical evidence, czyli takie doświadczenie, które przeżycie, które zostaje człowiekowi głęboko zakorzenione w umyśle, w ciele, w sercu, po kontakcie z daną marką. I ostatnim literką P w tym 7P to jest proces, czyli takie zaprojektowanie procesu wewnątrz firmy, celebracja, obsługa klienta, sposób przygotowania mu podania produktu albo usługi, który będzie wyróżniał na rynku. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego poszedłem na początku w te 7P? Dlatego, że fajnie byłoby, gdybyś sobie poszukał, zadał sobie pytanie, czy możesz coś zrobić, aby właśnie wykorzystać którąś z tych literek P, z tych których wyróżników, po to, abyś w swoim całym przekazie był w stanie obiecać klientowi, że jesteś jedyny w jednym z tych 7 obszarów spośród twojej całej konkurencji. A więc produkt, wyjątkowy, jedyny produkt, tak wyjątkowy jak Design by Apple in California, czyli na przykład produkty Apple'a. Bebechy, środek taki sam, wszystko to, co tak naprawdę już wymyślili inni, ale design, zaprojektowany nowy design został przez Apple'a w Kalifornii. Teraz, kiedy sobie weźmiesz dowolny produkt Apple'a, odwrócisz go, to z tyłu masz właśnie taki napis zaprojektowano przez Apple'a w Kalifornii, więc oni bazują na stylistyce, na unikalności, pokazują, że są piękni. Pytanie brzmi, czy ty możesz również tak przedefiniować swoją firmę, swoją obietnicę, swoją ofertę, aby pokazać, że jesteś jedyny na rynku, że byś wytłumaczył klientom, że nikt tego nie robi. Być może jesteś jedyny na ulicy, być może jesteś jedyny w dzielnicy, jedyny w mieście. A jeśli pojawia się ktoś, kto cię podrobi, to za moment możesz powiedzieć, byłem pierwszy, czyli pierwszy w Warszawie, pierwszy w Opolu, pierwszy w Polsce i tak dalej. To sprawia, że w głowie klienta zostanie pojęcie, które będzie mówiło mu, ty jesteś wyjątkowy. A wyjątkowych firm, wyjątkowych ludzi jest tak niezwykle mało na świecie, że warto do nich przyjść, ponieważ jesteście jedynymi. Okej, więc być może masz jedyny na świecie produkt, jesteś bardzo, bardzo wyjątkowy. Druga literka P to place, jak miejsce. To oznacza, że brakuje konkurencji w twojej okolicy. Mój wspaniały, bardzo ulubiony mój klient to jest Kocierz Spa. Oni są na szczycie góry. W promieniu kilkunastu kilometrów nie ma żadnej konkurencji. Nie ma żadnego
hotelu, to jest miejsce. Ich obietnicą marki jest jedno miejsce, milion wspomnień. Wejdź sobie na stronę kocierz.pl, bardzo Ciebie zachęcam. Ale zwróć uwagę, praktycznie każdy lokal, każdy sklep, który znajduje się w Twoim mieście, w centrum handlowym albo w galerii, korzysta z tego, że nie ma konkurencji albo ma znikomą konkurencję w swojej okolicy. Krótko mówiąc, jest duża bariera wejścia, jest to jedno miejsce, czyli nie w każdego możemy wpuścić do galerii handlowej. Być może jesteś właśnie ty w takim miejscu, gdzie blokujesz skutecznie, krótko mówiąc, konkurencję. To również będą wszelkiej maści marki albo firmy, które powstają w oparciu o licencję lub franczyzę, które mają wyłączność na dany teren. Jedyna pralnia w okolicy, jedyny sklep spożywczy na osiedlu. Dziękuję, wszystko. Nie będę dalej jeździł, skoro mam sklep 100 metrów, nie wiem, pod blokiem albo od swojego domku jednorodzinnego, to po co mam rypać 2-3 kilometry dalej? No, chyba, że te 2-3 kilometry coś mi zaproponują. Więc pytanie do Ciebie. Czy być może możesz się odróżnić tym właśnie wyjątkowym miejscem? Trzeci element to cena. Być może będziesz potrafić włożyć do głowy klientom, że jesteś absolutnie najtańszy, chociaż z tą tanizną jest najczęściej tak, że zawsze trafi się ktoś, kto zaproponuje coś złotówkę taniej. Ale być może jesteś najdroższy. Tak? Też tak w taki sposób można się wypozycjonować. Na przykład hotel Algonquin w Nowym Jorku oferuje najdroższego drinka, najdroższe martini na świecie. Te ceny martini zaczynają się u nich od 10 tysięcy dolarów. Jak stworzyli tak drogie martini? No przede wszystkim tego drinka robi się od trzy dni wcześniej, zanim zostanie podany. I zanim zostanie podany, konieczne jest spotkanie z jubilerem. Po co? Po to, abyś mógł wybrać diament, drogi mężczyzno, dla swojej wyjątkowej kobiety. I teraz co sprawia, że mężczyźni płacą 10 tysięcy dolarów za drinka z diamentem? To jest ten moment, kiedy chcą zobaczyć twarz swojej ukochanej kobiety, kiedy ona pije tego drinka, a oni na przykład się zaręczają. A więc zadaj sobie pytanie, czy w Twojej ofercie produktowej można wprowadzić takie segmenty, na przykład, że coś jest bardzo tanie, coś jest ze średniej półki, ale może będziesz potrafiła sprzedać coś, co będzie naprawdę bardzo, bardzo drogie. Ok. Kolejny element to numer 4, czyli sposób promocji. Jeżeli jesteś w stanie zawłaszczyć kanał komunikacji, tak jak na przykład biurowiec AXA Tower w Warszawie, gdzie leci taka podświetlona, chyba jedyna na Warszawie reklama, kocham Warszawę, tam jeszcze jakieś inne dodatkowe elementy. Czyli krótko mówiąc, czy może sprawić, że masz wyłączność na daną grupę klientów albo masz fajny sposób promocji. Budowa list mailingowych jest takim zawłaszczeniem kanału komunikacji. Zebranie ludzi wokół jakiejś idei, tak? Na przykład nie wiem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest też zawłaszczenie w całości kanału komunikacyjnego ze swoimi kanałów komunikacyjnych przez ten jeden dzień w roku ze swoimi odbiorcami. Więc zadaj sobie pytanie, czy ty mógłbyś być na tyle fajny, żeby mieć największe zasięgi na YouTubie, żeby mieć największy fanpage na Facebooku albo najbardziej aktywnych fanów, ludzi, do których mówisz. A może, jeżeli twoja konkurencja tego nie robi, to może ty wymyślisz sobie jakiś kanał komunikacji w postaci telewizji internetowej i w ten sposób będziesz się komunikował ze swoimi klientami. To również są czaty, które powstają na stronach internetowych. Jeśli twoja konkurencja tego nie robi, możesz być w tym pierwszy. Piąty element, którym mógłbyś się wyróżnić pozytywnie i złożyć taką obietnicę swojemu klientowi, to ludzie, czyli people, usługi, produkty podpisane danym nazwiskiem. Coś, co sprawia, że to jest dotyk mistrza. Tak jak meble desygnowane nazwiskiem Piotra Klera. Tak jak kuchenne rewolucje i kiedy otwierasz menu, to widzisz Magda Gessler poleca. Nie wiem jak ty, ale
Bardzo często jest tak, że ludzie podróżujący po Polsce pytają się, gdzie moglibyśmy pojechać, do jakiej restauracji. Wiesz co, tam była Gesslerowa, podobno dają coś dobrego. O, fajnie, to pójdziemy, zobaczymy, co ona wprowadziła sobie do menu. I teraz odpowiedz sobie na pytanie. Czy ty, twoja rodzina, twoi przodkowie, może jakieś gwiazdy, których zatrudniasz u siebie, mogą sprawić, że ludzie zaczną do ciebie przychodzić. Mój dobry znajomy w Opolu, Andrzej Szyc, który jest właścicielem salonu samochodowego Toyoty, otworzył niedawno restaurację i sprowadził sobie z Włoch mistrza kulinarnego, mistrza kuchni. On się właśnie reklamuje tym, że ma włoskiego kucharza u siebie. Więc być może ty również w swojej firmie mógłbyś zatrudnić na jakąś część etatu albo zacząć reklamować swoją firmę właśnie osobami. Moja marka osobista, Adam Grzesik, jest właśnie taką marką, tą unikalnością, którą promuję przez people, czyli przez ludzi. No dobrze, zajrzyjmy jeszcze do tych pozostałych dwóch elementów, czyli rozszerzmy te 5P do 7P, jeśli chodzi o wyjątkowość. Physical evidence, czyli fizyczne doświadczenie, takie doświadczenie, które zostaje po kontakcie z marką. Zwróć uwagę, dzisiaj mnóstwo producentów piw chce nam zafundować, albo i chipsów również, wspaniałą zabawę, pokazać, że możemy się zjednoczyć, możemy się pobawić i ta marka nam towarzyszy w tym, żeby fajnie to przeżyć. Ja osobiście korzystam z usług Akademii Enduro w Polsce i to jest jazda na motocyklach, ale poza trasami, poza czarnym, poza asfaltem, a więc dlaczego to robię? Dlatego, że dzięki nim mogę przeżyć genialną przygodę, zapamiętać, popatrzeć, spojrzeć sobie, mojemu własnemu strachowi w oczy, zmierzyć się z nim. Wow! I to jest powód, dla którego chcę jeździć z nimi, a nie z ludźmi, których jest spokojnie. No dobrze, więc zadaj sobie pytanie, czy ty, być może twoja firma, twoja marka może zakorzenić się w umyśle i co najważniejsze w sercach twoich klientów poprzez fizyczne doświadczenia, ale takie bardzo ważna to rzecz, pozytywne fizyczne doświadczenie, takie doświadczenie, do którego będzie się chciało wracać. Oczywiście, jeżeli masz konkurencję. Ostatni element to proces. Być może twoja firma może być zaprojektowana jak McDonald's, jak Orlen, jak Lotos, jak sporo sklepów w galeriach handlowych, gdzie najważniejszą rzeczą jest proces, czyli cały proces, który przebiega wewnątrz firmy, połączony z celebracją, z obsługą klienta, z wykonaniem produktu takiego, aby w każdym miejscu na świecie dostarczyć klientowi jakość i co najważniejsze standard, którego on oczekuje. Zwróć uwagę, McDonald's. Jaka jest obietnica McDonalda? Szybko i przewidywalnie. Jeździsz sobie gdzieś po świecie, może bym coś zjadł. Twoje myśli biegną, no kurde, nie wiem, może jakaś taka kuchnia regionalna, ale nie, no chodźmy do Maca, bo wiadomo, to niby nie jakieś super smaczne, no nie za bardzo zdrowe, ale jednak wiadomo, że to jest przewidywalne. Bardzo podobnie działają inne sieciówki, gdzie znamy je, nie wiem, typu na przykład KFC, tak, to samo. Wiemy, czego możemy się tam spodziewać. Dobrze, przeszliśmy sobie przez 7 takich unikalności, natomiast co ty powinieneś zrobić? Na stronie Zarabiam w biznesie umieszczam slajdy, które możesz sobie pobrać z tej prezentacji i tam jest taka tabelka, którą warto sobie zrobić. Warto sobie wypisać na kartce papieru te 7 unikalności, czyli produkt, miejsce, cenę, fajny marketing, ludzi, którzy sprzedają, którzy robią daną usługę, fizyczne doświadczenie i proces. Zostawić sobie też trochę miejsca na jakieś inne rzeczy, które mogłyby Ciebie wyróżnić i przygotować sobie takie suwaki. Bierzemy produkt i robimy sobie taki suwak, czyli wykreślasz sobie taką linię w poziomie. Z lewej strony sobie piszesz produkt zwykły, pospolity, z prawej strony wow, niezwykły i unikalny. Miejsce. Zwykłe, normalne albo miejsce wyjątkowe. Cena. Najniższa z jednej strony, z drugiej najwyższa. Fajny marketing. Bez znaczenia albo w ogóle go brakuje. A z drugiej strony ja tutaj rządzę, mam super marketing i to jest coś, gdzie ludzie chcą się znaleźć w tym marketingu. W przypadku ludzi. Uczeń versus mistrz. Fizyczne doświadczenie albo proces bez znaczenia versus ważne. Kiedy zrobisz sobie taką tabelkę, to dobrze byłoby, gdybyś ruszył na łowy, czyli żebyś sobie przejrzał,
na początku strony internetowe swojej konkurencji, ale moja rekomendacja jest taka, abyś poszedł i abyś fizycznie doświadczył całego procesu sprzedażowego. Korzyści będziesz mieć kilka. Po pierwsze, poznasz słabe strony swojej konkurencji. Dzięki temu sprawdzisz, czy u ciebie przypadkiem też takie nie występują. Wtedy warto byłoby trochę je, że tak powiem, zamaskować albo ograniczyć. Z drugiej strony zobaczysz, co oni robią fajnego i być może to skopiujesz, a może nawet udoskonalisz coś, więc to jest to takie fizyczne doświadczenie. No i dobra, przeglądając swoją bezpośrednią konkurencję, pozaznaczaj sobie gdzieś tutaj na tych suwakach, no, tak przypomnę, że na stronie Zarabiam w biznesie masz tutaj te slajdy z przykładem i również nagranie wideo, pozaznaczaj, gdzie jest twoja dzisiaj konkurencja na tych suwakach. Dlaczego ja na to zwracam uwagę? Już tłumaczę. Ponieważ manierą większości polskich firm, nawet nie polskich, ale światowych również, jest to, że one strasznie chcą kopiować, zupełnie bez sensu, chcą kopiować swoją konkurencję. Czy jesteś w stanie się wyróżnić, będąc kopią? Nawet jest takie powiedzenie, że z prądem płyną tylko śmieci. Wyróżnić się możesz tylko wtedy, kiedy postawisz na coś zupełnie innego niż to, co robi konkurencja, ale również ważnego dla twoich klientów. A więc zadaj sobie pytanie, czy mógłbyś być na drugiej stronie skali w jednym, w dwóch, może nawet w trzech obszarach, w których nie ma twojej konkurencji. W moim przypadku ja postawiłem bardzo mocno na niezwykłe produkty. Dzisiaj w mojej ofercie są szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, których jeszcze nie prowadzi nikt w Polsce. Drugi element, na który postawiłem, to na ludzi, czyli w moim przypadku w całości uczę tego sam lub wynajmuję praktyków, którzy prowadzą swoje własne firmy, więc tutaj muszą to być praktycy, którzy osiągnęli wielokrotnie sukces. Postawiłem również bardzo mocno na proces, czyli na to, aby uczyć przez doświadczenie, dokładam do tego webinary, prowadzę live'y na Facebooku, jest kanał na YouTubie, prowadzę bloga. Każda osoba, która przychodzi na szkolenia, dostaje wiedzę taką, gdzie jest mnóstwo ćwiczeń na sali warsztatowej, na sali szkoleniowej. Następnie dostaje również nagranie z opisami, z dużą dawką teorii, taki to, co teraz tutaj mniej więcej sobie robimy w wersji online. Do tego również są comiesięczne webinary i jeszcze kilka innych narzędzi. Więc w moim przypadku mocno postawiłem na proces i możesz to zobaczyć, tą tabelkę, którą sam wykonałem dla mojej marki Adam Grzesik na stronie Zarabiam w biznesie. A więc pierwsza rzecz to takie popatrzenie, gdzie jest twoja konkurencja i zrobienie czegoś inaczej niż twoja konkurencja. Drugi krok, który będzie wymagał dosyć dużego wysiłku od ciebie, ale uważam, że jest dużo ważniejszy niż ten pierwszy, to wykonanie telefonów, porozmawianie, spotkanie się może z twoimi klientami. Wtedy, kiedy już opadły emocje, kiedy klienci kupili od ciebie coś, może kupili kilka razy od ciebie, warto do nich zadzwonić, spotkać się, porozmawiać i zadać im kilka pytań. Masz je wypisane w prezentacji na stronie Zarabiam w biznesie, ale już ci mówię, o co warto zapytać. Na początku warto nadać taki kontekst na zasadzie potrzebuję pomocy. Pomocy słownej, tak? Drogi kliencie, zwracam się do ciebie z prośbą o pomoc. Potrzebowałbym, żebyś mi odpowiedział na kilka pytań. Ludzie lubią pomagać. Zadaj mu pytanie następujące. Powiedz mi, drogi kliencie, powiedz mi, w czym ja byłem najlepszy? Co ci to dało? W czym ja tobie pomogłem? No, najczęściej pierwszą rzeczą, którą powie ci klient, będzie coś miłego, coś fajnego, takiego coś, co będzie miał przygotowane. Moja rekomendacja jest następująca. Powiedz mu trochę dziurę w brzuchu i zadaj magiczne pytanie. Znaczy na początku podziękuj, super, fajnie, że mi o tym mówisz, ale czy jest jeszcze coś? Czy coś jeszcze byś dodał? Czy zadaj pytanie również, jak z tego skorzystał? Co ci to dało, że co jemu to dało, że kupił od ciebie? Co się dzieje, dlaczego ciągle współpracujemy? Szukaj takich gorących słów, takich magicznych przycisków u swoich klientów. Uwaga, nie wystarczy spotkać się i porozmawiać z jednym klientem. Zrób taki dobry wywiad środowiskowy, porozmawiaj z wieloma klientami, dzięki temu znajdziesz tą jedną, jedyną, bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Ok? Tego szukaj po to, abyś mógł stworzyć taką piramidę
taki szkielet, według którego przechodzi pewien proces decyzyjny każdego z Twoich klientów. Tą piramidkę jesteś w stanie znaleźć. Znowu umieszczam ją na mojej stronie internetowej. Popatrzmy od dołu. Na samym dole mamy widoczne funkcje i cechy, czyli krótko mówiąc, w czym konkretnie pomagasz klientowi i gdzie to robisz. W moim przypadku, jeśli chodzi o tematy szkoleniowe, uczę właścicieli firm, jak prowadzić swoją firmę, jak nią zarządzać tak, aby przynosiła ponadprzeciętne zyski. Czyli pomagam ludziom w zarządzaniu firmą. Okej, jeżeli ja na tym poziomie nie mam już nikogo innego, nie mam żadnej konkurencji, dziękuję, przestałem się reklamować. Idziemy piętro wyżej. Jeżeli mam konkurencję, to muszę sobie zadać pytanie, jakie ty musisz sobie zadać pytanie, jakie korzyści, takie funkcjonalne, jakie korzyści takie z zachowania, że tak powiem, co konkretnie będzie miał klient, jeśli kupi u ciebie? Dlaczego w ogóle powinien kupić u ciebie ten klient? Co ja mu mówię? No ja mu tłumaczę temu klientowi, że w jednym miejscu otrzymuje komplet wiedzy i umiejętności dla siebie i dla osób zarządzających. Dostaje praktyczną wiedzę, praktyczne umiejętności ukierunkowane na zarabianie. Kolejna rzecz, dołącza do środowiska przedsiębiorców, zupełnie zmienia swój pomysł, swój sposób myślenia. Trzeci punkt. Jeżeli tam jest konkurencja, to jeszcze idziemy dalej. To są korzyści emocjonalne, czyli w jaki sposób klient miałby się czuć w kontakcie z tobą. W moim przypadku jest to taki efekt wyjścia z małego pudełka. Pokazuję, uzmysławiam ludziom, uświadamiam im, że firma to system, że firma jest wielowymiarowa, że mogą zarabiać 2, 3, 4 razy więcej pieniędzy niż dzisiaj. Wzbudzam w nich. Naciskam guzik z napisem inspiracja i głód zarabiania pieniędzy. Pokazuję im, że zarabiając pieniądze mogą wieść fajny styl życia, że mogą pomagać wielu osobom. A więc ty sobie zadaj pytanie, jakie korzyści emocjonalne odczuje klient po kontakcie z tobą. Jeżeli tutaj masz konkurencję, chociaż wątpię, czy będziesz miał na tym etapie konkurencję, odpowiedz sobie na pytanie, gdybyś mógł być jakimś typem człowieka, to dlaczego to robisz? Jaka ludzka twarz? Nazywamy to archetypami. Mój archetyp to archetyp czarodzieja. Moją potęgą jest wiedza. Często ludziom tłumaczę to, ja za was pracuję nad różnymi eliksirami po to, żeby wam było łatwiej żyć. Szukam rzeczy, które często ludzie mają przed oczami, ale których nie dostrzegają. To, co robię, to czary, które dają pieniądze i wolność. I na samej górze tej całej piramidy procesu decyzyjnego jest główna idea, cel. Kim jesteś, kim nie jesteś. W moim przypadku, jeżeli mówimy tu o mojej firmie szkoleniowej, to jest firma Biznes MBA. Uczymy, jak zarabiać w biznesie. Uczymy oznacza, że służymy pomocą i wsparciem po to, aby ludzie potrafili sami to zastosować. Jak zarabiać? Koncentrujemy się na zarabianiu pieniędzy. Nie interesuje nas nic innego. Robimy to w biznesie, a więc to jest wiedza dla właścicieli firm. I teraz dopiero, kiedy to określisz, dopiero dobierasz sobie czcionkę, kolory, identyfikację wizualną i swoją obietnicę, swojej marki zaczynasz umieszczać przy swoim logotypie. Przy takich logotypach zobacz, Mercedes-Benz, the best or nothing. Jeżeli zobaczysz jakąkolwiek reklamę Mercedesa, to jego obietnicą marki, jego unikalnością jest to, że dostarczą ci najlepszy produkt, najbardziej doskonały, albo nic, nie ma innych kompromisów. W przypadku mojej marki Piękne Ciało, salon kosmetyczny, jest to kosmetologia, która działa. Wszystko, co robimy, jest ukierunkowane na tak genialny produkt, który da efekty. InPost, nowoczesna poczta. Carlsberg, prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie, a więc oni non-stop się udoskonalają. Moi klienci, firma The First, pozycjonowanie, są w pierwszej piątce firm, które jakby piąte miejsce w mistrzostwach Google w pozycjonowaniu SEO zajęli. Pozycjonujemy po mistrzowsku, to jest ich obietnica marki. Gren Recycling, firma z Pruszkowa spod Warszawą. Zamieniamy odpady na pieniądze i cały ich przekaz marketingowy, wszystkie reklamy, strona internetowa Facebook, z każdej dziurki wychodzi, zamieniamy odpady na pieniądze. Widzisz jakieś śmieci koło siebie, złom, który leży, to są pieniądze. Przyjdź do Gren Recycling, oni to zamienią. Food Medica, klinika zdrowej stopy. Wszystko zaczyna się od zdrowych stóp. Wojtek Bizup, skuteczny marketing, tak? Copywriting, e-marketing. Więc to są elementy, to co spina
to wszystko w całość, taka tabliczka u klienta, czyli ten przekaz, który sobie wkładasz do góry. I teraz, kiedy zaczynasz myśleć o swojej marce, to no, przyznam się, że teraz powinieneś po prostu wejść na stronę Zarabiam w biznesie po to, żeby sobie pobrać prezentację, na której dzisiaj pracuję, żeby sobie obejrzeć to nagranie, bo wtedy zaczynasz tutaj określać się, budować takiego ludzika, czyli po kolei tą piramidę, tabliczkę, którą masz u klienta, dokładasz do tego historię, dokładasz do tego to, za czym się opowiadasz, przeciwko czemu jesteś i dopiero na końcu tworzysz wygląd, miejsca, w których chcesz się pokazywać, tworzysz identyfikację wizualną, czyli tak zwaną księgę znaków, zaczynasz sobie odpowiadać na pytanie, jak powinna wyglądać twoja firma, czy ludzie powinni mieć jakieś garnitury, jakieś stroje, mundury i tak dalej, czego się klient spodziewa. I na końcu zaczynasz produkować spójne, to jest bardzo ważne słowo, materiały reklamowe, czyli jak twoja firma wygląda z zewnątrz, co się dzieje, kiedy wejdziesz do środka, to dalej powinien być ten motyw przewodni, to samo powinno znaleźć się na twojej stronie internetowej, na twoich ulotkach, na twoich materiałach i chcę, żebyś zapamiętał z tego podcastu, z tego nagrania dzisiejszego. Na stronie Zarabiam w biznesie, to jest to, o czym teraz mówię, tam jest narysowany lejek sprzedażowy. I w tym lejku sprzedażowym przez sam środek, tak jak kręgosłup, w człowieku biegnie coś, co się nazywa tożsamością. To jest ta tożsamość marki. Kiedy określisz swoją unikalność, kiedy zbudujesz na tych 5 poziomach, o których przed momentem mówiłem, ten szkielet swojej marki i zaczniesz komunikować się ze swoimi klientami dokładnie tymi słowami, zaczniesz im wkładać do głowy. Uczymy, jak zarabiać w biznesie. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, to ja, Adam Grzesik, chcę być pierwszą myślą w twojej głowie. I zrobisz wszystko, aby całą swoją komunikację, całą obsługę klienta, całą swoją firmę, krótko mówiąc, podporządkować pod to, co masz w środku, w tym szkielecie, w tym kręgosłupie swoim moralnym, to wtedy klienci będą wiedzieć, że dostarczasz im rzeczy, których tak naprawdę pragną. A więc wejdź teraz, mój drogi słuchaczu, na stronę zarabiamwbiznesie.pl. Znajdź tam nagranie do tego podcastu. Ono będzie w części związanej z budową marki. Zaraz powiem Ci dokładnie. To jest zarabiamwbiznesie.pl. Tam sobie należy wejść w górnym menu do zakładki, w której są tematy podcastu i mamy tutaj tworzenie unikalności. W tworzeniu unikalności znajdziesz sobie dokładnie taki temat, od czego zacząć budowanie marki i tutaj pokażę Ci, w jaki sposób, tam są również slajdy do pobrania, tam jest nagranie z tego odcinka. Przerób te wszystkie elementy, o których Ci powiedziałem, dla Twojej firmy. Wydarzą się wtedy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, na pewno dużo lepiej się poczujesz, mając w głowie, w sercu taką pełną świadomość, kim jesteś i kim nie jesteś. Drugi element, zaczniesz pomału się wyróżniać i być może zaczniesz zmieniać całą swoją identyfikację wizualną, całe swoje podejście do tego, aby wyróżnić się z konkurencji, aby włożyć do głowy klientowi, że ty jesteś tym jedyną firmą, której on potrzebuje. Wszystkiego zyskownego, trzymam za ciebie kciuki. Pamiętaj, prowadź firmę, która przynosi ponadprzeciętne, pewne i przewidywalne zyski. Zarabiam w biznesie. Zaprasza Adam Grzesik.